aukcję przywieźliśmy wiele typów rękodzieła, które wykonali skazani z naszej jednostki przez praktycznie cały rok. Wychowawcy do spraw kulturalno-oświatowych zarówno Zakładu Karnego w Łukowie, jak i podległego nam oddziału zewnętrznego w Moszczańcu organizują różne formy zajęć z arteterapii. W ramach tych zajęć powstają jedne bardziej dojrzałe, drugie inne prace, może mniej dojrzałe, ale tu widać, że jest wkładana praca. Moje osobiste takie pobudki do włączania się w akcję WOŚP, no ja czerpię z tego satysfakcję. Robiąc rękodzieło zapełniam wolny czas, ale takim głównym powodem tego, że staram się pomagać dzieciom tam nawet w takim małym procencie, to jest to, że sam wychowałem się w rodzinie zastępczej i sam byłem rodziną zastępczą dla mojego brata. No. Wiem, co dzieciaki czują. Więc przywieźliśmy wyroby rękodzielnicze wykonane przez naszych skazanych z Zakładu Karnego w Łukowie, oddziału zewnętrznego w Moszczańcu. Przekrój jest dosyć taki obszerny. Mamy tutaj rzeczy wykonane z papieru, tak zwane origami. Mamy około 10 obrazów wykonanych kredkami woskowymi, farbami olejnymi. Mamy tak zwane wieże Eiffla wykonane z wykałaczek. No i ten bardzo duży, piękny zamek. Wykonany praktycznie ze wszystkiego, tak najprościej rzecz ujmując. I takie nowum, które się pojawiło, papierowa wiklina, czyli z gazet wykonane rzeczy, malowane później bejcu. To są takie główne rzeczy, które przywieźliśmy. Staramy się wszystko, co mamy, przerobić. Czyli oni mają też taką tendencję, że wszystko zbierają. My jako funkcjonariusze też zbieramy, przenosimy im. Część rzeczy oczywiście otrzymujemy w ramach różnych funduszy. Więc każdy, co może, to przenosi. Pomysłów jest masę. No, mówię, no, zazwyczaj staramy się przerobić wszystko, co jest. Czyli z prostej gazety, z prostego kartonu, z farby, kleju zrobić jakieś cuda.